Dużo ludzi z kanału sportowego przenosi się z Tobą do nowego projektu? Można powiedzieć, że cała obsługa techniczna. Niemal wszyscy, których nie widać przed kamerą. Kto Ci odmówił przejścia z kanału sportowego do kanału Zero? Mateusz Laniewski, odpowiedzialny za analitykę YouTube'ową. Poza tym nikt. Kanał sportowy nie radzi sobie najlepiej po odejściu Krzysztofa Stanowskiego. Według serwisu Social Blade, czyli narzędzia do mierzenia różnych statystyk, m.in. związanych z YouTube'em, kanał sportowy traci średnio 330 subskrybentów dziennie, tygodniowo ponad 2000, a w ciągu ostatnich 30 dni kanał stracił około 10 tysięcy subskrybentów. A to jedynie wierzchołek góry lodowej, ponieważ Krzysztof Stanowski swój najgłośniejszy materiał odnośnie kanału sportowego, którym obnaża toksyczne zachowania swoich współpracowników i wskazuje na absurdy, jakie miały miejsce w kanale sportowym, opublikował 10 listopada. Uważam, że ten film nigdy nie powinien powstać. Ludzie powinni rozchodzić się, jeśli już się muszą rozejść, w zgodzie, a jeśli to jest niemożliwe, to przynajmniej bez publicznego prania brudów, bo takie zachowania są szkodliwe, szkodliwe dla wizerunku, dla biznesu, nikomu niczego dobrego nie przynoszą. Natomiast jeśli ktoś tego nie rozumie, jeśli coś zostało wypowiedziane, jeśli zostały wystrzelone we mnie pociski, no to ja odpowiedzieć muszę. Proszę nie mieć do mnie pretensji, bo to tylko samoobrona. Mateusz, nie pozostawiłeś mi wyboru na kłamstwa, insynuacje i manipulacje. Najlepiej odpowiedzieć prawdą. Krzysztof Stanowski tym materiałem wywołał trzęsienie ziemi w kanale sportowym. Od tamtej pory, według wielu narzędzi do analityki, kanał sportowy systematycznie traci widzów i wyświetlenia. O jakiej skali mówimy? Według wielu narzędzi, kanał sportowy od momentu opublikowania przez Krzysztofa Stanowskiego pamiętnego materiału dziennikarskiego Zera na temat pracy w kanale sportowym, jednorazowo stracił blisko 100 tysięcy subskrypcji. Stało się to tuż po opublikowaniu przez Stanowskiego materiału, w którym przyznaje, że kanał sportowy nie jest tym, czym wydaje się być wielu ludziom. Czy minus 100 tysięcy subskrypcji to dużo? I tak, i nie. W skali kanału jest to bowiem około 10%, natomiast konsekwencje takich spadków są o wiele większe. Należy bowiem pamiętać, że wiele osób subskrybuje różne kanały i nawet o tym nie pamięta. Nie każdy jest po prostu na tyle zmotywowany, aby wejść na kanał sportowy i odklikać subskrypcję. To jest tylko pewien odsetek widzów. Tak samo jak pewnym odsetkiem są osoby, które swoim ulubionym twórcom dają te subskrypcje. Wykorzystując okazję, zapraszam Ciebie do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Zazwyczaj w przypadku dużych kanałów subskrybenci stanowią 30-50% oglądających. A co to oznacza dla kanału sportowego? To, że subskrypcje to nie jest jedyny wskaźnik popularności YouTube'owego kanału. Jest bowiem wiele kanałów, które mają milionowe subskrypcje, a wcale nie osiągają nawet dobrych wyników. Po materiale Stanowskiego kanał sportowy zaczął tracić nie tylko subskrypcje, ale przede wszystkim wyświetlenia. To właśnie wyświetlenia są prawdziwym odzwierciedleniem tego, co Krzysztof Stanowski zrobił z kanałem sportowym, odchodząc z niego i nagrywając materiał Dziennikarskie Zero na temat pracy w nim. Do stworzenia tego pamiętnego materiału sprowokował go oczywiście Mateusz Borek, no i oberwało się właściwie każdemu założycielowi, oprócz Michała Pola. Z Michałem Polem nigdy nie miałem żadnego problemu. Tomek nie jest bohaterem tego nagrania i nie chcę, żeby nim był, natomiast jedno zdanie powiedzieć muszę, jako że zakochany jest w swojej działalności do szaleństwa, to postaram się ja ją zrecenzować od siebie. Problem z Tomkiem w internecie jest taki, że miewa niemal wyłącznie złe pomysły. Powiedziałem niemal, bo czasami jeszcze ma bardzo złe. Podsumowując ten fragment, zaproponowałem bardzo dużo pieniędzy, dobrych kilka milionów złotych Mateuszowi Borkowi za to przede wszystkim, aby już z nim nie pracować. Roszczenia Mateusza występują zawsze, gdy coś mu się wydaje niezgodne z prawem ulicy lub generalnie, gdy coś mu się wydaje. Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób działania Stanowskiego wpłynęły na wyświetlenia na kanale sportowym. W 2022 roku kanał sportowy notował 15 do 18 milionów wyświetleń miesięcznie ze sporadycznymi zwyżkami do ponad 20 milionów. Krzysztof Stanowski publikuje swój materiał w listopadzie 2023 roku. I co się dzieje? W listopadzie kanał sportowy notuje już zaledwie 12 milionów wyświetleń. A to najgorszy wynik od sierpnia 2022 roku, kiedy to kanał sportowy uzyskał jedynie około 10 milionów wyświetleń. Swoją drogą, nie wiem, czy to nie jest jakiś błąd, ale uznajmy, że nie i rzeczywiście w sierpniu 2022 roku coś po prostu nie pykło. Najgorsze dla kanału sportowego ma natomiast dopiero nadejść. W grudniu 2023 roku miesięczna liczba wyświetleń na kanale sportowym wynosi już bowiem niecałe 8 milionów. Jeżeli więc uprościmy sobie naszą analitykę i przyjmiemy, że przy
przez odejście Stanowskiego kanał sportowy stracił 10% subskrybentów, to w przypadku wyświetleń jest to na ten moment 50%. Bowiem ze średnich wyników rzędu 15-18 milionów wyświetleń miesięcznie, kanał sportowy zanotował najgorszy wynik od lat, niecałe 8 milionów. A to jest ogromny spadek. Jak więc widzicie, subskrybenci wciąż znaczą wiele, ale to wyświetlenia są tym, co napędza YouTube'owy kanał. Na nieszczęście kanału sportowego Krzysztof Stanowski postanowił podzielić się kolejną szokującą informacją. Okazuje się bowiem, że niemal każdy z kanału sportowego, komu Krzysztof Stanowski zaproponował przejście do jego nowego projektu, kanału Zero, zgodził się na to. Krzysztof Stanowski, zapytany o tę sprawę, odpowiedział w ten sposób. Dużo ludzi z kanału sportowego przenosi się z tobą do nowego projektu? Można powiedzieć, że cała obsługa techniczna. Niemal wszyscy, których nie widać przed kamerą. Kto ci odmówił przejścia z kanału sportowego do kanału Zero? Mateusz Laniewski, odpowiedzialny za analitykę YouTube'ową. Poza tym nikt. Okazuje się zatem, że konsekwencje dla kanału sportowego są o wiele, wiele dalej idące. Krzysztof Stanowski wraz ze swoim odejściem zaproponował pracę wielu osobom z kanału sportowego, którym ufał i chciał je mieć w swoim nowym zespole. Jeżeli wierzyć Stanowskiemu, a zakładam, że nie mamy powodu, aby mu nie wierzyć, to poszedł za nim właściwie cały kanał sportowy. Cytując, niemal wszyscy, których nie widać przed kamerą. To kolejny ogromny wizerunkowy i nie tylko cios wymierzony w stronę kanału sportowego. Stanowski zdaje się nie mieć dla nich żadnej litości, musieli więc naprawdę zaleźć mu za skórę. A jeżeli cała ekipa odchodzi, to oznacza, że to co mówił Stanowski o kanale sportowym w swoim materiale, to raczej prawda, bo inaczej by się po prostu na to nie zdecydowali. Moje podejście do zasad, ale tych przestrzeganych, a nie wypowiadanych górnolotnie w programach, jest zupełnie inne i że nie chcę następnych 11 miesięcy spędzić w tym samym gronie, w tym samym studiu, udając, że nic się nie dzieje i czekając, aż skończy się euro, żeby tylko od sponsorów wziąć jeszcze trochę pieniędzy. Wygląda na to, że atmosfera i praca tam rzeczywiście nie są takie fajne. Jeśli zastanawiacie się, czym jest nowy projekt Krzysztofa Stanowskiego, to już wam pokrótce mówię. Kanał Zero to ma być kanał właściwie o wszystkim. Krzysztof Stanowski zapowiedział w pierwszym materiale na kanale, który jest poniekąd jego zwiastunem, że chce prowadzić przeróżne formaty w różnorodnej tematyce i robić to z możliwie największą jakością. Plan jest taki, żeby stworzyć coś naprawdę dużego. Nie kanał, na który będą wskakiwać 3-4 filmy tygodniowo, tylko bardziej 3-4 filmy dziennie. Chciałbym, żeby słowo zero było spoiwem, żeby słowo zero łączyło wszystko, co się w tym kanale dzieje i żebyście wiedzieli, że jeśli coś jest zerem, to tak naprawdę to jest taki nasz wewnętrzny znak jakości. Możemy się więc spodziewać, że kanał Zero będzie docierał do naprawdę szerokiego grona odbiorców. Już na ten moment zebrał on niemal 500 tysięcy subskrypcji przy jednym opublikowanym filmie, który nawet nie jest pełnoprawnym materiałem, a po prostu zapowiedzią tego, co będzie na kanale. Moim zdaniem sukces jest murowany. Co więc dalej z kanałem sportowym? Jak się okazuje, może być jeszcze gorzej. Kanał sportowy bowiem postanowił zabrać się za politykę i komentować sejmową komisję śledczą. Ależ źle musi być w kanale sportowym. Niby kanał sportowy, a audycja dotyczy zeznań Jarosława Gowina przed komisją śledczą do spraw wyborów kopertowych. Desperackie szukanie wyświetleń po odejściu Stanowskiego, który ciągnął ten projekt za uszy w górę. Sejm i wszystko, co się tam dzieje, jest teraz naprawdę na topie i generuje wyświetlenia. Jednak tak drastyczna zmiana tematyki kanału, a przypomnijmy, że po odejściu Stanowskiego miał on się skupiać wyłącznie na sporcie, zdecydowanie nie spodobała się ludziom. Naprawdę świetnie kierunek dla kanału sportowego. Nie wiem, czy to jest jakaś próba odbicia się po spadku wyświetleń, natomiast wątpię, by pchanie się w politykę sprawiło, żeby cyferki poszły znacząco w górę. Czyli Stanowski miał rację. Już dawno im suba cofnąłem. Obstawiam, że to pomysł pana Smokowskiego z tą transmisją. Kanał sportowy? Nie musicie już robić nic, żeby przyznać Stanowskiemu rację. XD, dno. Jak widzicie, komentujący nie zostawiają na kanale sportowym suchej nitki i ciężko się im nie dziwić. Z kanałem zostali bowiem przede wszystkim ci, których najbardziej interesuje sport, a materiały Krzysztofa Stanowskiego nie były im potrzebne do szczęścia. Jest również grupa, która cieszyła się z jego odejścia, bo kanał sportowy miał być wreszcie o sporcie. A tu coś takiego. Nie wiem, jaka przyszłość czeka kanał sportowy, ciężko to przewidzieć, ale koniec końców jest to biznes. Biznes, który wymaga inwestycji finansowych, więc w momencie, w którym przestanie być opłacalny, po prostu przestanie funkcjonować. Żaden z właścicieli nie będzie chciał poświęcać swojego czasu na coś,
co nie generuje zysków. Do tego momentu pewnie jeszcze daleko, ale wygląda na to, że kanał sportowy robi wszystko, aby dotrzeć tam jak najszybciej. Koniecznie dajcie znać, co wy myślicie o całej sytuacji. Dziękuję ci za obejrzenie do końca. Jeżeli materiał ci się spodobał, rozważ proszę zostawienie swojej subskrypcji. Mimo że nie są one tak ważne jak wyświetlenia, to odgrywają bardzo ważną rolę w przypadku małych, rozwijających się kanałów. Dziękuję.